Nie mogłem się doczekać i szybciej go rozebrałem niż wziąłem kamerę i to nagrałem, ale dostałem SL-PG420A od pana Marcina. No i to nie byłoby takie radosne, gdyby ten odtwarzacz działał, bo ma usterkę. No i sprawa wygląda w ten sposób, że czasami odtwarzacz próbuje czytać do tyłu. Pan Marcin niby posprawdzał wszystko, wymienił chyba jakieś kondensatory, bo te wyglądają nie na turlisz. Nie wiem na jakiej podstawie, ale po prostu. Jak leciutko się tutaj wszystko grzeje. Jak widać, mechanizm jest on spopugowany z naszej diody na tym fajnym szybko dostępowym laserze. Laser już sprawdzałem, jest idealnie czysty, nie wiem czy to uchwycę na kamerze, ale tego chyba jeszcze nie widziałem. Ma idealnie gładką powierzchnię, nie ma żadnego wgłębienia, nic nie zbiera kurzu, soczewka jest wypukła, od spodu jest to zrobione, nie wiem jak to uchwycić, ale genialnie jest zrobione w ogóle to, że można tak po prostu sobie do niego zajrzeć. Jak w naszej diorze, no papuga, jak nic, zrobili to, spopugowali wszystko. Tutaj zaraz znajdziemy do niego PDF-a jakiegoś. Są jakieś dwa nastawniki, dwa regulatory. Ale zanim zaczniemy czymkolwiek kręcić, jak dobrze wiemy, nawet w naszej diorze fakt, nie psują się w sprzętach polskiej produkcji kondensatory. Ale w takim Technicsie jak najbardziej mogły się zepsuć, przecież to jest japoński sprzęt, wiadomo. Uczyli się od nas, ale najwidoczniej niedokładnie. Więc bierzemy się. Wiadomo, sprzęt dla siebie to musi być igła. No szybko jeszcze. Ma opcję pilota. Teoretycznie producent Technicsa jest wielkim fanem serialu MASH. To taki fajny stary serial o szpitalu na polu walki. Amerykański. Kupę ustawników. Szybki dostęp, to jest nawet fajne, to już dla, chyba odtwarzasz dla bardziej zaawansowanego słuchacza płyt, jest. To do sprawdzenia jeszcze. Jak myślicie, które kondensatory warto najpierw wyszarpać? Już jest dobrze. Prawie dobrze. Nie,
Trzeba zdemontować kompletną tackę, żeby dostać się do śrubki. No i mamy śrubkę. Mechanizm bardzo fajnie dał się ją wyciągnąć. I tu mamy chyba wszystko. Trzeba uważać, bo tu jest ta delikatna taśma lasera. Mamy tutaj do sprawdzenia tak naprawdę tylko 5, 6, 7 elektrolitów. Niestety jest też trochę takich wariatów tutaj, ale mam nadzieję, że któryś z nich po prostu nam od razu powie, że jest coś nie tak. I zrobimy szybką, fajną, skuteczną naprawę. Jejku, jakiś taki... Może być poza zakresem. Nie, 25 mikro, 3,2. Oma SR, a powinien mieć 47 mikro, no to ten jest już podejrzany, zarazem bardzo dziwny. Wylutujemy go, zachowamy, ale dobra, idźmy dalej. Mamy pierwszego wariata, lutownica jest włączona, 31, powinien mieć 33, można powiedzieć, że to jest ok. To zostały nam te dwa drobne. 46 mikro, powinien mieć 47, 1 SR na 25 V, no praktycznie zgodnie z tabelą, super. To sama sytuacja, 44 pojemność plus błąd, który może być spowodowany tym, że on jest w obwodzie. Wylutujemy tego jednego. Znalazłem zwykły, klasyczny, bo takich osiowych niestety nie mam, no ale myślę, że to będzie godny następca. 47 mikro, miał 20, czyli połowę wartości. Jakbyśmy mieli schemat, to moglibyśmy zobaczyć, od czego jest ten kondensator. No 43, ale SR jest też niższe. Spróbujemy go jakoś tutaj przypasować. Ale będę zaraz słuchał płyt. Lololo. Oczywiście wy nie możecie, bo film mi zbanują. I po filmie. Ale myślami jestem, zaraz sobie zrobimy składankę Unitracka na CD jakoś. Coraz częściej zaczynam słuchać CD. Taka wygoda niby z tym cyfrowym odtwarzaniem, wszystko pod ręką jest i tak dalej. A człowiek zaczyna kminić, czego by posłuchał, zamiast po prostu sobie włączyć piosenki i się delektować tym, co jest, a nie tracić czas na wyszukiwaniu. Im większy wybór, tym gorzej. Teoretycznie. Mam tu głównie na myśli moją żonę i wybór koloru szafek do domu. Jakby był jeden, to już dawno byśmy mieli sprawę zamkniętą. Kto to w ogóle wymyślił? Kolory. Szafek. Szaleństwo. Dobrze. Plusem jest dobrze włożony. Nie wystaje nam nic. Jest prąd, jest posuw, od razu, bez problemu. Uwierzycie?
jeden kondensator za powiedzmy złotówkę u Cegla w mniemaniu zwykłego wizera, który chciał posłuchać płyt, sprzęt. Jeden. Pan Marcin był na dobrej drodze, zmieniał kondensatory, ale zaczął od sekcji zasilania. Podejrzewam, że jakby wymienił resztę, przeszedłby do płyty CD, ostatecznie znalazłby ten kondensator. I teraz pytanie, muszę się dopytać, czy on był, te kondensatory, które wymienił, były mierzone, czy były zepsute, czy po prostu randomowo duże pojemności zaczął wymieniać. Nie wiem, więc ja idę się delektować muzyką z płyt. Nagram sobie składankę Unitracka, już raz nagrałem, ale gdzieś mi tą płytę wcięło, nie wiem, czy komuś z odtwarzacza mi oddałem, więc ktoś ma mega fan. Pozdrawiam was bardzo, idę malować strych. Ale wezmę sobie odtwarzacz i go podłączę, nie zanudzę. Czas działać.